Witam Was bardzo serdecznie po nieco dłuższej przerwie z tej strony BNU, czyli Bezniku. Na wstępie, zanim zaczniemy, chcę nadmienić, iż odcinek ten dedykuję trzem moim widzom, youtuberom, którzy swoimi wpisami i rozmowami na live zmotywowali mnie do zrobienia tego odcinka. A są to Galizero, Ucholek, Game i cała reszta oraz RetroSpuntaFan. Dziękuję Wam bardzo, chłopaki. Oczywiście wszystkim moim widzom też jestem wdzięczny za wsparcie. Pewnie znowu się zastanawiacie, gdzie mnie wcięło. Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Aby to zrobić, musimy się cofnąć do 1 maja tego roku, a później jeszcze do 25 czerwca i 25 października. Więc zaczynajmy. Mam nadzieję, że po oglądnięciu wybaczycie mi tą dłuższą nieobecność. 1 maja to data, która zmieniła moje życie, bo na świat przyszła długo, a nawet bardzo długo wyczekiwana moja siostrzyczka. Na imię jej Nataszka. Mówimy do niej Masza Natasza. Wniosła do naszego domu wiele radości i bezcennych chwil. Pewnie powiecie, abym siostrze perukę ściągnął, ale się nie da, taka kudłata się urodziła. Teraz sami rozumiecie, że wiele spraw musiało zejść na drugi plan, ale oczywiście nie na odstawkę. A co kryje druga data? Bo po bardzo dziwnym i męczącym roku szkolnym moi rodzice nagrodzili mój wysiłek w nauce i zakupili mi, jesteście ciekawi? Dokładnie, Switcha w wersję drugą z kilkoma fajnymi grami. Tego się po prostu nie spodziewałem, więc jak się dopadłem, to wiele godzin spędziłem na miłym graniu, przeplatając zabawami z moją siostrzyczką. No i taka ta historia. Teraz jak już ochłonęłem i to mogę spokojnie powiedzieć, co zawiera mój zestaw. Jak widzicie, stoi tutaj moje małe cudko. W zestawie razem otrzymałem drugiego pada. Jest naprawdę wygodny, nie męczy rąk. Mam również super uchwyt, taki wielofunkcyjny. Można trzymać jak kieszą solkę, stawiać. Ma również dodatkowe sloty na gry i jest bardzo poręczny. Polecam fanom Switcha. Dostałem również gamingowe słuchawki JBL-a Quantum 400. Proszę, takie fajne, podświetlają się. Mają też tutaj mikrofon. Jak będziecie chcieli, zrobię recenzję tych słuchawek. Zrobiłem sobie również specjalne miejsce na wszystko związane z tą konsolką. Może nie ma tego zbyt wiele, ale ciągle się rozrasta. Tak szybko Wam pokażę, jakie gry posiadam fizycznie. Pierwsza z nich to Red Faction. Bardzo fajna gra, polecam. Akcja tej gry dzieje się na Marsie. Pokémon Sword. Mortal Kombat 11. Często grałem w nią z moim tatą. Crash Team Racing Nitro Fueled. Cywilizacja 6. Pinballem różnego rodzaju. To jest pakiet do Fortnite'a z trzema skinami. Darksiders Genesis. Gianna Sisters. Splatoon 2. Oraz Wiedźmin 3, którego niestety teraz nie mam, ponieważ wymieniłem się z moim kolegą na Zeldę. Ale to na jakiś czas tylko. No i teraz ostatnia data z tego miesiąca i prezent również niespodziewany, z którego również się bardzo cieszę, bo oto te tutaj PS4 zawitało w moim pokoju. Gier niewiele, było z 3. Na początek wystarczy. Czy na PS3 i innych konsolach zawsze mam jedną zasadę, że przechodzę grę od dechy do techy i biorę następną. Mówię o tych grach typu Wiedźmin czy Horizon. No i tyle.
Piszcie do mnie, pytajcie, jak macie, chęć oczywiście. W tym odcinku to na tyle. Gorąco Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do następnego materiału, który już niedługo. Trzymajcie się zdrowo i niech retro będzie z Wami. Pa!